transparentnie po zalogowaniu do systemu. Dzień dobry, otwieram 9. sesję Rady Miasta Piły. Stwierdzam, że na stan 23 radnych jest 21 radnych, a więc istnieje kworum, przy którym możemy obradować. Witam serdecznie panie, panów radnych, witam serdecznie zaproszonych gości. Posła na Sejm Stanisława Kalembę reprezentuje dzisiaj pani asystentka Katarzyna Ciołek. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie prezydenta miasta Piły, pana Piotra Głowskiego. Witam członka zarządu powiatu pilskiego, pana Stefana Piechockiego oczywiście, bardzo serdecznie. Witam radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, pana Marcina Porzucka. Witam radnego Rady Powiatu w Pile, pana Franciszka Jerzewskiego. Witam sekretarza gminy Piła, pana Romana Szarzyńskiego. Na liście nie podpisał się, a widzę, że jest obecny razem z nami zastępca prezydenta Piły, pan Krzysztof Szewc. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam panią skarbnik Ewelinę Ślugajską. Witam serdecznie przewodniczących rad i zarządów naszych jednostek pomocniczych, naszych rad osiedli. Witam serdecznie honorowego obywatela miasta Piły, pana Franciszka Leszczyszyna. Również z nami pani Aleksandra Błażejewska, również honorowy obywatel naszego miasta. Dzień dobry. Witam serdecznie prezesa Izby Gospodarczej Północy Wielkopolski, pana Grzegorza Marciniaka. Witam komendanta Szkoły Powiatowej Policji w Pile, pana Janusza Powieckiego. W zastępstwie Komendę Powiatową Policji w Pile reprezentuje podinspektor, komendant podinspektor Jarosław Zając. Witam bardzo serdecznie. Witam zastępcę komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Pile, pana Roberta Komarnickiego. Bardzo serdecznie. Witam dyrektorów, prezesów naszych miejskich podmiotów. Witam serdecznie dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta Piły. Witam serdecznie zaproszone media. Witam mieszkańców, którzy przybyli naszą sesję oraz tych, którzy oglądają naszą transmisję za pośrednictwem lokalnych telewizji kablowych. Proszę Państwa, otrzymali Państwo nowy porządek obrad, który uwzględnia projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Piły z 31 sierpnia 2010 roku w sprawie statutu osiedla Koszyce. Projekt, który Państwu przekazałem, nie wymaga głosowania, gdyż prezydent zwrócił się do mnie z wnioskiem o wprowadzenie tego punktu na 7 dni przed rozpoczęciem sesji. Natomiast ten porządek obrad będę Państwa prosił o poszerzenie o punkt 21 wówczas i będzie to projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność prezydenta miasta Piły i ten wniosek będzie wymagał przegłosowania. Czy są inne wnioski do porządku obrad? Nie widzę. Pan prezydent, bardzo proszę. Panie przewodniczący, chciałbym wnieść o tę poprawkę do projektu uchwały
w sprawie zmian w budżecie miasta Piły na rok 2012. Rozumiem, że będziemy w tym samym punkcie głosowali najpierw autopoprawkę i projekt uchwały wcześniej przekazany radnym wraz z przekazaną autopoprawką. Dziękuję bardzo. Czy są inne głosy? Jeżeli nie ma, możemy przystąpić do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest, proszę o przygotowanie głosowania w tej sprawie. Kto z pań i panów radnych jest jest za przyjęciem kolejnego punktu porządku obrad w miejscu 21 naszego porządku, projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność prezydenta miasta Piły. Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończymy głosowanie. Stwierdzam, że przy jednym głosie sprzeciwu większością głosów Rada wprowadziła ten punkt porządku obrad. Ja rozumiem, pani mecenas, że na tym etapie nie musimy głosować poprawki pana prezydenta, jedynie informacyjne było wyjaśnienie ze strony. Sam projekt uchwały jest w porządku. Przystępujemy zatem do głosowania całości porządku obrad uwzględniającego wprowadzoną zmianę. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończę głosowanie. Stwierdzam, że Rada jednomyślnie przyjęła porządek obrad. Przystępujemy do kolejnego punktu. Poproszę teraz pana sekretarza obrad o przedstawienie informacji w sprawie protokołu z obrad 8 sesji Rady Miasta Piły. Informacja w sprawie protokołu z 8 sesji Rady Miasta Piły odbytej w dniu 26 kwietnia 2011 roku. W obradach 8 sesji Rady Miasta Piły uczestniczyło 22 radnych. Podczas 8 sesji Rada Miasta Piły podjęła 10 uchwał w sprawach wyrażenia zgody na utworzenie na terenie gminy Piła podstrefy pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej, uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, powołania przedstawiciela gminy Piła w Radzie Muzeum Okręgowego imieniem Stanisława Staszica w Pile, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ledyckiej i Lutyckiej, uchwała nr 8/92/11 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla gminy Piła, sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność gminy Piła, położonych w Pile w rejonie węzła Piła-Koszyce, sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność gminy Piła położonych w Pile przy ulicy Rejmonta, sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność gminy Piła, zmian w budżecie miasta Piły na 2011 rok. Stawiam wniosek o przyjęcie protokołu z 8 sesji Rady Miasta Piły bez odczytania. Dziękuję bardzo. Przystąpmy zatem do głosowania wniosku pana sekretarza. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji bez odczytania? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada jednomyślnie przyjęła wniosek pana sekretarza. Dziękuję. W kolejnym punkcie porządku obrad mamy informację przewodniczącego Rady Miasta Piły o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Druk nr 82. Otwieram dyskusję. Pan radny? Pan sekretarz? Nie, nie. Proszę o włączenie mikrofonu. Pani radna się zgłasza, tak? Pani radna Wiesława Ształa. Bardzo proszę. Tutaj. Panie przewodniczący, ja w kwestii lekcji.
dostaliśmy dane osoby ubezpieczonej, taki kwestionariusz. I ja bym bardzo prosiła pana przewodniczącego, żeby bardzo dokładnie nas precyzował, o co tu chodzi, bo tu mamy wątpliwości co do zasadności. Bo ja na przykład mam komputer własny w domu i opłacam internet i jeszcze dostam od państwa laptop i znów muszę coś płacić. Więc wolę, żeby wiedzieć i proszę nam porządnie wyjaśnić. Dziękuję bardzo. Czy jeżeli pani radna nie będzie wnosiła sprzeciwu, jeśli można, możemy w sprawach różnych o tych kwestiach porozmawiać, tych technicznych? To znaczy ja uważam, że w kwestii pana teraz jest moment, więc myślę, że byśmy wiedzieli, a nie całą sesję czekali, aż wyjaśni się problem. Bardzo proszę. No tak, tylko gdyby się trzymać tych zapisów, to ja się nie opieram, tak, ale szanowni państwo, szanowna pani radna, to nie jest punktem wpisanym w tych działaniach, ale okej. Okay. Interpretacja Urzędu Skarbowego jest taka, że aby radni mogli posługiwać się laptopami, do których dołączone są urządzenia do bezprzewodowej komunikacji, a więc aby radni mogli uczestniczyć w komunikowaniu się ze społecznością, między sobą, między biurem rady, na poziomie już w standardzie już obowiązującym, to korzyść, która z tego wynika, i nie dotyczy tu posiadania laptopa, który został zakupiony za symboliczną złotówkę, ale miesięczny abonament na posługiwanie się, na dostęp do sieci bezprzewodowej, jest dla radnego dochodem. I od tego dochodu musi być po prostu pobierana zaliczka na podatek dochodowy i ona jest w wysokości 19 zł. Tak naprawdę, żebyśmy mogli jako Rada funkcjonować w tej nowej erze z tymi laptopami i żebyśmy nie łamali prawa w tym zakresie, no musimy się zdobyć na te 19 zł miesięcznie uszczerbku w naszych dietach. Na 19%, przepraszam. Ile to kwotowo? Około 15 zł, przepraszam. To jest i dlaczego pytam? 15 dlatego, że ja mam swój internet, też płacę już wszystko, to podwójnie będę płaciła wobec tego za laptop, internet i za swój. Więc jakoś to tego nie mogę pogodzić. A co pani radna proponuje? Nie wiem. Myślę, że od tego jest zasadność Rady Biura, że podjęła decyzję, żeby z korzyścią dla wszystkich. Dobrze, więc ja oczywiście chętnie się do tego odniosę, tylko po uzyskaniu opinii od państwa, jakie państwo mają sugestie w tym zakresie. Jeżeli 15 zł nie stanowiłoby większego problemu dla radnych, to moglibyśmy pozostać przy tych laptopach i przy tych rozwiązaniach. Z pewnymi zastrzeżeniami, bo już może wyprzedzając pewne pytania, powiem, rozmawiając z prezydentem Szewcem w tym zakresie, oczekiwania radnych są, aby dostęp do możliwości wykorzystania tego komputera był większy, żeby jednak radni mogli go użytkować, ten przekazany laptop w pełnym zakresie, tak jak korzystamy z laptopa domowego. Więc tak naprawdę ja rozumiem, że służby prawne prezydenta pracują nad tym tematem i jak tylko będzie znana opinia, czy będzie potrzeba aneksowania naszych umów dotychczasowych, czy w oparciu o już podpisaną umowę będzie można pozdejmować te blokady. Będę się z państwem niezwłocznie komunikował w tym zakresie, bo nam wszystkim to niepotrzebnie ogranicza pracę. Czy są jeszcze jakieś głosy? Dziękuję. Jeżeli nie ma, przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to sprawozdanie prezydenta miasta Piły z działalności prezydenta miasta Piły w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Piły. Druk numer 78. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Pan radny Paweł Dałek, bardzo proszę. Panie prezydencie, dwa pytania. Jedno, nie ukrywam, pytanie, na które dostałem odpowiedź już na komisji, natomiast celowo je zadaję ponownie, bo myślę, że dzięki temu, że sesja jest transmitowana, powinni odpowiedź również usłyszeć mieszkańcy. Pytanie to dotyczy punktu 41 na stronie 6 z 4 maja. Chodzi o skład Rady Pożytku Publicznego.
żeby jak gdyby głośno powiedzieć, kto jest, żeby członkowie organizacji pozarządowych z terenu Piły wiedzieli, do kogo się zwracać, kto w tej Radzie Pożytku Publicznego funkcjonuje. Także to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie do ostatniego punktu 66. Z 13 maja spotkał się pan prezydent z prezydentem miasta Kołobrzegu, panem Januszem Gromkiem. Nie wiem, czego dotyczyło spotkanie. Dziękuję bardzo. Jakie są kolejne głosy w tym punkcie? Pani radna Wiesława Sztaba, bardzo proszę. Znaczy ja akurat nie widzę tego punktu, ale na poprzedniej sesji zadałam pytanie o piękne podziękowanie pracownikom za uzyskanie złotego medalu z podpisem prezydenta Komorowskiego. Nie ma ani to, że się odbyło, czy nie odbyło. Czekam miesiąc czasu, a chciałabym wręczyć piękne kwiaty, bo to są zasłużeni ludzie, a wiem, że autowani. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze kolejne głosy w tym punkcie? Jeżeli nie ma, bardzo proszę panie prezydencie o odpowiedź. Zaczynając od ostatniego pytania, jeżeli pan przewodniczący pozwoli. Taka uroczystość odbyła się w piątek w Urzędzie Miasta. Co do pozostałych dwóch pytań, przeczytam może osoby, równocześnie informując, kto ich zgłaszał. Przedstawiciele Rady Miasta. Pan Włodzimierz Bystrzycki, pan Janusz Kubiak, pan Leszek Łado. Przedstawiciele prezydenta miasta Piły, pan Waldemar Badziąg, Grzegorz Rzymski, Joanna Sasiak oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w artykule 3, Mieczysław Augustyn, ksiądz Hul, Lech Gąsiorowski, Ryszard Pyziak, Wiesława Rataj, Andrzej Sadkowski, Czesław Zieleniewski. Bardzo proszę. No i odpowiedź na pytanie ostatnie, bym powiedział standardowa, która dotyczy wszystkich spotkań, wszędzie, gdziekolwiek właściwie mam okazję rozmawiać z samorządowcami, podglądam po pierwsze ich pracę, a po drugie doświadczenia gminy i w jaki sposób wykorzystali środki chociażby unijne. Akurat Kołobrzeg jest jednym z najlepszych przykładów, w jaki sposób na różne drobne projekty wykorzystano możliwości, które zostały w poprzednich latach dane. Dotyczy to zarówno tej dużej infrastruktury drogowej, jak i tej niewielkiej, która przed nami, chociażby zagospodarowanie parków. Także no, cała masa, bym powiedział, doświadczeń również związanych z wykonawstwem, z firmami. No, szukamy również takich, bym powiedział, bardzo pozytywnych doświadczeń, jednocześnie oczekując na wskazówki bardzo często, gdzie natrafiano na rafy wykonawcze czy na materiałowe. W związku z tym, no, bym powiedział, taka typowa wymiana doświadczeń. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Zbigniew Pyziak, bardzo proszę. Panie przewodniczący, ja przepraszam, że zadam pytanie może nie do końca w tym punkcie, ale wydaje mi się, że należałoby się o to zapytać. Dzisiaj wyczytałem na telegazecie, że Rady Gmin do dzisiaj mają termin przyjęcia uchwały w sprawie kąpieli skletnich. Chciałbym się zapytać, czy te uchwały w przypadku akurat Piły taką uchwałę musimy podjąć, czy to dotyczy tylko i wyłącznie kąpieli skletmorskich? Bo jeżeli tak, to jest czas, żeby jeszcze taką uchwałę w dniu dzisiejszym podjąć. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, bardzo proszę panie przewodniczący. Dyrektora Mosiru bym poprosił o odpowiedź. Bardzo proszę panie dyrektorze. Pan dyrektor Dariusz Kubicki. Witam państwa. Rzeczywiście pan radny ma rację. Do dzisiaj powinna zapaść taka uchwała Rady Miasta. Niestety nie będzie takiej uchwały, albowiem nie dysponujemy kompletem wszystkich wymaganych dokumentów. Było zarządzenie prezydenta, że do końca 2010 roku MOSiR ma przygotować dokumentację.
między innymi operat wodnoprawny. No, ja pojawiłem się 3 marca i tego operatu nie było. Udało nam się go zrobić, ale dopiero na początek maja, a to już była zbyt późna data, by prezydent mógł odesłać tą dokumentację do Urzędu Wojewódzkiego. W związku z tym informuję Państwa, że zamiast kąpielisk będą akweny do kąpania. Z czym to się wiąże? Wiąże się to tylko z nazewnictwem. No i tym, że MOSiR niestety nie będzie mógł ubiegać się o pomoc finansową z dotacji różnego tytułu. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Czy są jeszcze kolejne zapytania? Pani radna Wiesława Sztaba, bardzo proszę. Panie prezydencie, może to się wyda drobiazgowość z mojej strony, ale ja reaguję na wszystkie telefony, na wszystkie rozmowy, które do mnie docierają. I dlatego